okejka. Przyszedłem właśnie do garażu, przyniosłem jeszcze puste ramki po to, żeby dołożyć. Tutaj już przeglądam mój ostatni ból. W tym ostatnim bólu, który stworzyłem z tego głównego ula środkowego, nie znalazłem matki. Matka się z matecznika wygryzła. Tutaj stąd, super. Ogólnie dużo pszczoły się wygryzło z tych trzech ramek, które przełożyłem z głównego ula. Na ramkach mają jedzenia, mają nowego jedzenia mają przeniesionego, mają zebraną pierzgę. Mają tutaj dwie dodatkowo ramki, na których ta ramka była cała pusta i odbudowały sobie ją, wyrównały komórki. Ponieważ jest taka sytuacja, jaka jest, znaczy wyciągnąłem tutaj przegrodę, żeby miały, jak to się mówi, cieplej, ale wyciągnąłem ją, bo mamy 31 stopni dzisiaj w cieniu. No i włożę im kolejną jeszcze jedną ramkę pustą, żeby były już przygotowane, żeby sobie odbudowywały jak chcą. Ciepło na pewno mają, mogą chodzić po całym ulu. Mogę im jeszcze nawet jeszcze jedną dołożyć. Tutaj ramkę z tej strony, żeby sobie też ją robiły. A tu im włożę taką ramkę pustą, żeby ramkę pracy, żeby sobie, jak będą chciały, to coś dziubać. Jak będą sobie chciały dziubać, to niech sobie podziubią. Teraz wyrównamy tutaj ramki w ulu, żeby równo było wszystko. No i co? Zamykamy tutaj górę. Okejka. To im zamykam. Wkładam mi z powrotem wodę. Okej. Składam im kapsle. Tu im zamykam, a tu im zrobię na taką wentylację w tym miejscu. No i zamykam górę i ten trzeci ulek, jak widzicie, jest zamknięty. One siedzą tutaj wszystkie na dole, prawdopodobnie czekają na matkę, bo matki nie znalazłem, jajeczek nie znalazłem. Matka się z matecznika wygryzła, zatem jest gdzieś w oblocie. Może być tak, że dzisiaj wróci albo lada dzień wróci, unasienniona i zacznie składać nowe pszczółki. Także liczę na to. Dzięki.